Nie zastanawiaj się dłużej. Nie mogę. Zdarzył się wypadek, w którym zginął człowiek. Zacznie się dochodzenie. Będę musiała zeznawać. Chyba nie szukasz wymówek. Nie. Poza tym chcę zobaczyć, jak czuj zachowa się wobec ojca. Zgoda. Pójdę już. Marina. Musimy porozmawiać. O czym? Już ty dobrze wiesz o czym. Słyszałam, jak nastawiałaś Chuya przeciwko mojemu synowi. Proszę zrozumieć, to niesprawiedliwe. Nie spodziewałam się tego po tobie. Uważałam cię za porządną kobietę. Niestety, myliłam się. Boję się. Więc pokonaj strach w inny sposób, a nie szkodząc Ricardowi. Jak możesz nastawiać syna przeciwko ojcu, sprawiając, by bardziej kochał tego padalca Federico? Chyba oszalałaś. Federico jest dobrym człowiekiem. Nie. Serce mi to podpowiada. Nie musi zastępować Ricarda. Poza tym, skoro nie potrafił być dobrym ojcem dla Patty, swojej prawdziwej córki, to jak może nim być dla dziecka, które nie jest jego? Nigdy na to nie pozwolę. Mam nadzieję, że nie zostaniemy znów wrogami. Znasz mnie i wiesz, do czego jestem zdolna. Marino, jak się masz? Tu Laura. Co za niespodzianka. Czemu dzwonisz tak późno? Nie denerwuj się. Jutro składam śluby zakonne. Skończę nowicjat i zostanę zakonnicą. To wspaniała wiadomość. Pragnę, by w tym dniu towarzyszyły mi wszystkie bliskie osoby. To będzie bardzo skromna uroczystość. Naturalnie, że przyjadę. Do zobaczenia. Oby ten szczeniak nie pogorszył sprawy. Jeśli Ricardo pozna prawdę, stracę go na zawsze. Nie, nie dopuszczę do tego. Witaj, siostro. Jak się masz? Gdybyś tylko wiedziała, co o tobie myślę. Dziękuję ci. Twoje słowa pomogły mi podjąć pewną decyzję. Złożę śluby i oddam się życiu zakonnemu. To wspaniała wiadomość. Przekaż Lucii, że chętnie zobaczę ją na uroczystości. Ciebie też? Przecież jesteś moją siostrą. Masz rację, jesteśmy siostrami. Oczywiście poinformuję Lucii. Moje gratulacje. Pokonana kolejna przeszkoda. Lucio?
Lucía, Lucía. Przygotuj moją najlepszą sukienkę. Laura składa śluby zapalne. Oby to nie była kolejna zła decyzja. Ale pojedziemy. To dla mnie bardzo ważne. Nie. Pojedziesz ty i Leandra. Mnie takie rzeczy nudzą. A co mam powiedzieć Laurze? Nie wiem. Wymyśl coś. I nalej mi drinka. Dobrze? Zjesz kolację? Nie, miałam ciężki dzień. Zjedz coś i połóż się spać. Posiedź chwilę przy mnie. Niewiele jedzenia, ale przez tę rękę nie mogę pracować. I brakuje nam pieniędzy. Nie przejmuj się. Jutro znajdę robotę. Nie. Cieszę się, że w końcu uznałeś swoją prawdziwą mamę. Ona jest dobra. Tak dobra jak ty. To nie była jej wina. Nie porzuciła mnie. W tej całej historii tym złym jest profesor Alarcón. Mama wyznała mi prawdę. To przez niego zwariowała. Nigdy mu tego nie wybaczę. Nie mów tak. Nie pogodzę się z czymś takim. Nie wolno nienawidzić ojca. Nie jest nim. Musisz go uznać. On też nie jest zły. I naprawdę cię kocha. Nigdy nie będę go kochał. Dla mnie nie jest moim ojcem. Twoje zdrowie, święta Lauro. Będzie ci dobrze w klasztorze. Jest dla ciebie stworzony. Niebezpieczeństwo minęło. Nikt nie odkryje mojej intrygi. Wyglądałam tak śmiesznie w przebraniu zakonnicy. Teraz już nikt się nie zorientuje. Bałam się, że zaczniesz gadać. Że nie zostaniesz zakonnicą. Ale teraz wiem. Że nie odbierzesz mi Ricarda. Będzie tylko mój. Twoje zdrówko. Ricardo będzie tylko mój. Kupię mu zegarek i każę wygrawerować na nim datę naszego spotkania. Po tylu wyrzeczeniach, twój syn jest przy tobie i kocha cię. Tak długo marzyłam o tej chwili. Kiedy spałam, kiedy budziłam się, nie wierzę, że w końcu nadeszła. A co się stanie z panem Ricardem? Nic. Przez tyle lat wyrzekał się syna. Czy choć raz go ze mną szukał? Nigdy. Otrzyma to, na co zasłużył. Do pełni szczęścia brakuje mi tylko Patty. I czegoś jeszcze. Czego? Miłości jedynego mężczyzny, którego kochałaś. Pana Ricarda.
Jestem zmęczona. Muszę się położyć. A buziak? Pomyśl o tym, co powiedziałam. Otworzę. Doña Lupe, buenas. ¿Cómo está? Hola, Chuy. Witaj, Chuy. ¿Qué quiere? Czego pan chce? Vengo a hablar contigo. Porozmawiać. ¿Pues hable? Słucham. Bueno, yo przyszedłem powiedzieć, że jestem twoim prawdziwym ojcem. Spóźnił się pan. Dla mnie jedynym ojcem jest Federico Santibáñez. Zostaniemy z Chuyem. Twój syn będzie moim dzieckiem. I to Ricardo Alarcón okaże się zbędny. Co ty mówisz? Federico nie jest twoim ojcem, tylko ja. Ale zawsze był dla mnie jak ojciec. Nie mów tak. To przez niego mama oszalała. Ja nic nie wiedziałem. Gdyby pan z nią był, nic takiego by się nie wydarzyło. I nie ukradliby mnie. Nie tylko to. Teraz się pan z nią rozwodzi. Porzuca ją pan z powodu plotek. Plotek złych ludzi. Jak pan mógł uwierzyć im, a nie mamie? Dla mnie jest pan zerem. Za dużo tych pomyłek. Nie uważa pan? Masz rację. Za dużo. I strasznie mnie to boli. Przez tyle lat nie było cię przy mnie. Teraz tu jestem i proszę, żebyś mi wybaczył. Pan błaga o wybaczenie? Tak. Chcę, żeby... Proszę posłuchać. Nie wybaczę panu. A teraz proszę wyjść. Mama chce spać, jest zmęczona. Proszę wyjść. Nie poznaję cię. Jak możesz tak mówić do profesora? Igrasz z ogniem. Nie sparzę się. A więc przyznajesz, że stajesz po stronie Ricarda? Nie staję po niczyjej stronie. Chciałabym widzieć was razem. Razem z Chuyem. To niemożliwe. Zbyt wiele nas oddaliło od siebie. Poza tym już się rozwiedliśmy. Nie usłyszysz czegoś, co jest niemożliwe. Zgoda? Ale ostrzegam cię. Pan Ricardo jest w rękach przebiegłej i inteligentnej kobiety. Weroniki. Właśnie. Nie boję się jej. Uważaj na nią. Stawię jej czoło. Obyś wygrała. Tak się stanie. Kiedy uporam się z problemami, ucieknę z Federikiem i synem daleko stąd. Tak nie można. Tak właśnie będzie. Hola. Hola, mi amor. Jak się masz, kochanie? Tak sobie. Co się stało?
Chuy powiedział, że mnie nie kocha i że jego jedynym ojcem jest Federico Santibáñez. Nie przejmuj się. Wygramy tę batalię. Będzie trudno. Zaufaj mi. Lekarz powiedział, że możesz powoli zacząć siadać. Poprawię ci poduszki. Przepraszam, przyniosłam obiad. Znów to samo. Tym razem będzie ci smakować. Pilnowałam kucharek. Nie chcę. Musisz się odżywiać. Nie ma wieści od rodziców? Dziwne, że się nie odzywają. Wczoraj dzwonili do hotelu. Bardzo się cieszą, że wracasz do zdrowia. Co jeszcze mówili? Przesyłają ci mnóstwo całusów i cieszą się razem z Chuyem. Powiedzieli mu, że są jego rodzicami? Nie wiem, zapomniałam zapytać. Chcę z nimi porozmawiać. Dużo mówisz, a nic nie jesz. Napij się soku. Chcę do nich zadzwonić. Obiecali, że odezwą się wieczorem. Prawda? Tak. Nie okłamujesz mnie? Nie. Poza tym sam muszę z nimi porozmawiać. Poinformuję ich o moim ślubie z Rosalią. Dasz mi słuchawkę, jak będziesz dzwonił? Oczywiście. Co mówią lekarze? Operacja się udała. Szybko wracasz do zdrowia. To dobrze. Chcę już być w Acapulco. Najpierw musisz wrócić do sił. Pomogę ci. Przez tę rękę nic nie możesz zrobić. Przynieś sobie kawy. Mam dość. Jutro każę lekarzowi go zdjąć. Pójdziesz ze mną? Najpierw odwiedzę Julię w więzieniu. Nie patrz tak. Chcę się dowiedzieć, co tak naprawdę się stało. Później mi opowiesz, dobrze? Nie wolno mu ufać. Nie do wiary. Nie uwierzycie. Clorinda się wyprowadza. Niemożliwe. Skąd wzięła pieniądze? Ciężarówka już stoi. Muszę to zobaczyć. Chodź, Lupe. Nie, idźcie, ja zostanę. Jak się masz? Nie odzywaj się do mnie. Nie zdradziłem cię. Nie pozwoliłem Weronice cię skrzywdzić. Jesteś najgorszym draniem, jakiego spotkałam w życiu. Sprzedajesz się temu, kto da więcej. W tym wypadku Weronice. Moja siostrzyczka nie bardzo cię lubi. Dzięki tobie. Nie bądź cyniczny. Kazałeś jej ukraść świadectwo urodzenia Chuya.
A kiedy już jej nie potrzebowałeś, wydałeś ją w moje ręce. Ręce czy szpony? Tak się nie mówi do dam. Porozmawiajmy o interesach. Wytłumacz mi jedno. Czemu tak ci zależy, żeby Chuy został z Ricardem? Chcę sprawić przyjemność mężczyźnie, którego kocham. Nie pozwolę wam ukraść syna Marina. Mogę przepisać na ciebie połowę moich przedsiębiorstw. Staniesz się milionerem. A wiesz czemu? Pomożesz mi zatrzymać syna Ricarda i natychmiast się wzbogacisz. Słucham. Jeśli tego nie zrobisz, wyrzucę cię. Wystawię na ulicę, bez niczego, jak pospolitego włóczęgę. Oferuję ci mnóstwo pieniędzy. Stracisz szansę zabrania Mariny w bardzo romantyczne miejsce. Nie bądź głupi. Nie jestem włóczęgą. Choć może sprzedaje się czasami temu, kto lepiej zapłaci. Ale w tym wypadku nie jesteś lepszym kupcem. Nie przyjmuję twojej oferty. No to stracisz szansę zdobycia milionów. Nie interesują mnie te miliony. Możesz je sobie wziąć. Moim jedynym ojcem jest Federico Santibáñez. Straciłem cię, Chuy. Ładnie wyglądasz. Dziękuję. Tak bym chciała, żeby Chuy mnie zobaczył. To twój chłopak? Mój. Kiedy wrócę do Acapulco, pobierzemy się. Nie zauważyłaś dziwnej miny mamy, kiedy mówiła o powrocie? Nie. Jak długo masz zamiar kłamać? Nie denerwuj mnie. Czas, który ci dałem na wyznanie prawdy, dobiega końca. Nie naciskaj. Teraz myślę jedynie o zdrowiu Patty i naszym ślubie. Nie oszukasz jej. Nie będę ci pomagał. Nic już nie rozumiem. Czemu chcesz za mnie wyjść? Kochasz mnie? Powiedz. Oczywiście. Jak możesz wątpić? Jesteś dla mnie wszystkim. Jesteś moim życiem. Przykro mi. Podejrzewasz, że chcę za ciebie wyjść, żeby tobą manipulować? Nie zasługuję na takie traktowanie. Już dobrze. Uspokój się. Byłem szorstki, bo denerwuję się tak jak ty. Marina jest dla mnie jak córka. Wybacz, nie chciałem cię zrazić. Nigdy nie wątp w moją miłość. Kocham cię. Znowu Blanka i Chela?
Hola, Lupe, ¿cómo estás? Dzień dobry. Señorita Marina, vengo a darle las gracias. Przyjechałam pani podziękować. No sé qué hubiera hecho sin usted. No. Nie ma za co. No, no diga nada. Yo lo único porozmawiałam z Chuyem na swój własny sposób. Chuy, con las mismas palabras que he usado siempre con él. Pero usted wie pani, jak go przekonać. Adivinarlo. Señorita, mieszka ze mną ponad 16 lat. Pero, siéntese, proszę usiąść. Lupe. Chciałabym poznać wszystko, co pani wie. Czasami nie potrafię do niego trafić. Mam dla niego prezent. Piękne pudełko. Cudowny. Na pewno mu się spodoba. Kiedy pani go zabierze? Nie zabiorę. Pani pojedzie z nami. Zamieszkamy we trójkę. Proszę tylko nic nie mówić Ricardowi. On chce mi odebrać syna. Wszystko w porządku? Señora, es que... Postanowiłam z wami nie jechać. Przecież rozmawiałyśmy. Chcę być z Chuyem. Właśnie. Chuy to pani syn. Proszę go zabrać. Ja z niego rezygnuję. Pati, będziesz ze mną do końca życia. Nigdy cię nie zapomnę. Proszę go zabrać. Chcę, żeby był szczęśliwy. Dlatego zrzekam się swoich praw. Niech będzie tam, gdzie jego miejsce. Jego miejsce jest przy pani. Kocha panią. Pani też jest jego matką. Nie mówię o tej dzielnicy, ani o biedzie, w której przyszło nam żyć. Ja na niego po prostu nie zasługuję. Nie jestem taka, jak ludzie myślą. Pani wie, że wszystkich okłamałam. Zaszkodziłam synowi. Pani również. Nie może się pani wyrzec Chuya. Wiem, jak bardzo go pani kocha. Ile pani dla niego zrobiła. Wszyscy czasami się mylimy. Pani się nie myliła. A ja skłamałam. Skrzywdziłam pani męża, Chuya, wszystkich. Pora bym straciła to, co zyskałam w ciągu tych 17 lat. Niech pani z nim zostanie. Uspokójmy się. Porozmawiajmy jak matka z matką. Chuy pani potrzebuje. Nie może bez pani żyć. A ja chcę, by był przy mnie. Jestem pani wdzięczna za to, co pani dla niego zrobiła. Tak wiele pani zawdzięcza. Lupe, proszę już iść. Powiedziałam wszystko. Nie zgadzam się. Nie wolno pani rezygnować z syna. To moje życie. Chcę, żeby Chuy był szczęśliwy. Stanowię dla niego tylko przeszkodę. Usunę mu się z drogi. Niech pani się zastanowi. Chciałabym, żeby pani z nami pojechała. Do zobaczenia.
Kiepski ze mnie towarzysz. Nie dla mnie. Ostatni raz mnie zbyłeś. Zdobędę cię. To największa bzdura, jaką słyszałam w życiu. 17 lat to nie 3 dni. Jak możesz się zrzekać, czuję? Nie wolno ci. Nie możesz z niego rezygnować. Aunque quieras, no lo puedes hacer, no puedes renunciar a él. Pues ya lo decidí. Już postanowiłam. Pues no me da la gana, fíjate. Nie pozwalam. Porque yo también me ya też nad nim czuwałam. Abre los ojos, co z tobą? Lupe. ¿Qué te pasa, matka nie rezygnuje z dzieci. Uno no puede renunciar a los hijos, así nada más. A co by było, imagínate, gdybym powiedziała esto, swoim synom, od tej pory nie jestem pues waszą mamą. Piense que hasta aquí llegué. Ay, muere, ja no soy su mamá. Źle z tobą. Jesteś niemożliwa. Nie zgadzam się na to. Nic nie rozumiesz. Owszem, rozumiem. Tyle zrobiłyśmy, żeby zatrzymać czuję przy tobie. A teraz ty się cieszysz i mówisz, że wszystko na próżno? Nie chcę go dalej krzywdzić. To właśnie czujowi wyrządziłam największą krzywdę. Chcę znowu czuć się czysta. Nie płacz. Serce mi się kraje. Zastanów się. Teraz wszystko widzisz w czarnych barwach. Ale to, co mówisz, to nie żarty. Dzisiaj albo jutro pani Marina przyjedzie i go zabierze. Wyjadą daleko, w jakieś spokojne miejsce. Nie pozwól, żeby ci go odebrano. Ten chłopiec należy także do ciebie. Straciłam go. Jeśli nie dzisiaj, to jutro. Ból będzie coraz większy. Chuy musi odejść. A ja muszę się z tym pogodzić. Na nowo nauczę się żyć bez dziecka. Wersja polska TVN.